hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Na moją komendę. Baczność! Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie, spocznij. Wielce szanowni goście, szanowni kombatanci, dyrektorzy szkół, druhny i druhowie, droga młodzieży. Spotykamy się przed pomnikiem Sybiraków i kamieniem pamięci na cmentarzu komunalnym w Głubczycach. W przeddzień 77. rocznicy masowej drugiej wywózki Polaków na Sybir i Dnia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nasz skromny apel niech pozostanie lekcją historii i wychowania patriotycznego. Uczcimy pamięć pomordowanych oficerów i żołnierzy oraz milionów Polaków zesłanych i wywiezionych na nieludzką ziemię. 13 kwietnia mija 77. rocznica zbrodni katyńskiej. Katyń jest miejscem szczególnym, wzbudzającym wśród wielu głębokie uczucia. Ofiarami mordu katyńskiego byli w głównej mierze żołnierze polscy, przeważnie oficerowie, policjanci, a także profesorowie, urzędnicy państwowi, literaci i dziennikarze wzięci do niewoli przez armię sowiecką we wrześniu 1939 roku. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. W sumie zamordowano około 15 tysięcy osób. Wspólnie uczcimy pamięć ofiar wojennych. Spotykając się dziś, pamiętajmy również o 77. rocznicy drugiej wywózki Polaków na Sybir, w czasie której drugiej deportacji 13-14 kwietnia 1940 roku wysiedleniu podlegały głównie rodziny wrogów ustroju oraz rodziny osób aresztowanych dotychczas przez NKWD i zatrzymanych przy nielegalnej próbie przekroczenia niemiecko-radzieckiej linii granicznej. Ogółem w czterech turach w latach 1939-1941 zesłano 2 miliony Polaków. Do dziś żyją wśród nas Sybiracy, którzy przeżyli wywózkę jako dzieci. Wkrótce i ich zabraknie. Niech przeżyje chociaż pamięć o nich. Oddajmy hołd pomordowanym oficerom i Polakom, przymusowo zesłanym na Sybir. Swoją obecnością dajmy wyraz przywiązania do naszych korzeni i pamięci o poległych. Szanowni zebrani, pozwólcie, że dokonam krótkiej prezentacji zaproszonych gości. Witam serdecznie władze samorządowe gminy i powiatu głubczyckiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych. Witam szczególnie przedstawicieli związków kombatanckich. Witam prezesów i przewodniczących organizacji i stowarzyszeń, a także dyrektorów zakładów pracy i instytucji działających na terenie gminy Głubczyce. Witam również księdza proboszcza w osobie Michała Ślęczka. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Witam was zuchy harcerze, harcerki, druhny i druhowie Związku Harcerstwa Polskiego i Związku. Witam młodzież szkolną. Witam klasę mundurową. Szczególne słowa powitania kieruję do wszystkich pocztów sztandarowych zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam również lokalne media oraz wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. W tym miejscu zapraszam na krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, nie wezwać znikąd pomocy. W podartym niemieckim płaszczu, martwą do rowu zepchniętą i zasypano ziemią, krwią na skroś przesiąkniętą. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, a wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. Bo tylko księżyc niemowa, płynący nad smutną mogiłą, mógłby zaświadczyć poświatą,
jak to naprawdę było. Bo tylko świt, który wstawał na kształt różowej pochodni, mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni. Bo tylko drzewa nad grobem, stojące niby gromnice, mogłyby liści szelestem wyszumieć tę tajemnicę. Bo tylko ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie, bo która to już wiosna, która zima, jesień? Minęły od tego czasu, od owych chwil straszliwych, a sprawiedliwość milczy. Nie ma jej widać wśród żywych. Widać, we wspólnym grobie legła, przyszyta kulami, jak inni z kneblem na ustach, zawiązanymi oczami. Bo jeśli jej nie zabrała, nie skryła katyńska gleba, gdy żywa, czemu nie woła, nie krzyczy o pomstwo do nieba? Czemu, jeśli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata? Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie karze kata? Zgładzono sprawiedliwość, prawdę i wolność zgładzono. Zdradziecko w smoleńskim lesie, pod obcej nocy osłoną. Dziś jeno ptaki smutku w lesie zawodzą żałośnie, jak gdyby pamiętały o tej katyńskiej wiośnie. Jakby wypatrywały pośród leśnego poszycia śladów jenieckiej śmierci, oznak byłego życia. Czy z podębowych liści albo sosnowych igiełek nie błyśnie szlif oficerski lub zardzewiały orzełek? Strzęp zielonego munduru, kartka z notesu wydarta albo beretka spłowiała, pleśnią katyńską przeżarta. Dziś tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. I woła sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie. Prawdę o jeńcu w tysiącach, zgładzonych w katyńskim lesie. Zbawienie wieczne racz wyjednać, Pani, tym, którym śmierć ponieść przyszło w katyńskim lesie, strzałem w tył głowy, w odwecie za cud nad Wisłą. Matko święta, gdy syn twój za nas konał w męce, ty ciało Boga syna wzięłaś w swoje ręce. Ciało Boga, człowieka, wzięłaś w ręce obie, zdjęłaś z krzyża i tuląc, ułożyłaś w grobie. Matko Boża, w Katyniu znalazłaś dość siły, by spod nieludzkiej ziemi, zbiorowej mogiły, szczątki naszych najbliższych ująć w swoje dłonie i przestrzeloną czaszkę przytulić do skroni odwiecznym gestem matki i dać ukojenie tym, którym obca przemoc ostatnie westchnienie wydarła z piersi kulą, przeszywając myśli. Weź w dłonie nasze serca, odłóż nienawiści, odłóż chęci odwetu, zemsty, zajadłości. Daj dłoń mi znak na zgodę, na triumf miłości. Daj nam moc matczynego twych dłoni oręża i daj nadzieję światu, zło dobrem zwyciężaj. Ponad strzały, huki szczęki, wrzask do walki, co zagrzewa. Ponad modły, płacz i jęki, milczy miasto, milczą drzewa. Ponad zniszcza, grochy, gruzy, ponad domy, których nie ma, spustoszenia. Ponad śmiertni
Bardzo dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej nr 2. Baczność. Proszę teraz o złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków i kamieniem pamięci. Kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę czarscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski brak. Z insurekcji kościół żydowski powstań dwóch, szkół barykad to Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się tu i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a wstód nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę stepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a wśród nad Wisłą krakował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą słyszał każdy z nas. Przez ludzko od bieguna północnego, przez Lubiankę, przez Kapiński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg.